Panie admirale, dowódca kompanii kapitan Majkowski melduje kompanię reprezentacyjną marynarki wojennej do uroczystości z okazji 95. rocznicy zaślubin Polski z morzem. Proszę Państwa, za chwilę nastąpi odegranie hymnu państwowego oraz podjęcie flagi Rzeczypospolitej Polskiej na marsza. Szanowni Państwo, spotkamy się tu dzisiaj, by uczcić wydarzenie sprzed 95 lat. Wydarzenie, któremu towarzyszyła zupełnie inna pogoda niż dziś. Padał deszcz, momentami przechodzący w ulewę. Nie przeszkodziło to jednak ani generałowi Józefowi Hallerowi, ani 20-osobowej delegacji Sejmu i przedstawicieli rządu w dokonaniu historycznego aktu. Nie przeszkodziło też kapelanowi wojskowemu, księdzu Józefowi Wryczy, w wygłoszeniu niezwykłej homilii, ani społeczeństwu ziemi puckiej, o którym tak napisano we wspomnieniach. Już dnia poprzedniego nadeszła deputacja rybaków z półwyspu Helu do Pucka, gdzie miało się odbyć wiekopomne, uroczyste przejęcie morza. Sam dzień szły od rana liczne rzesze ludu kaszubskiego z okolicy, by zadokumentować swą polskość, swą przynależność do wielkiej matki Polki. A wszystkie drogi wiodące do Pucka były uświetnione bramami triumfalnymi, na wszystkich domach wsi okolicznych powiewały chorągwie narodowe, a ludność wszystkich witała okrzykami: „Niech żyje Polska!”. Był to prawdziwie wielki, triumfalny wjazd Polski do Kaszub i Morza Kaszubskiego. Nic nie mogło przeszkodzić w osiągnięciu celu. Dzięki postanowieniom Traktatu Wersalskiego z 1919 roku i dokonanym tu w Pucku symbolicznym zaślubinom Polski z morzem 10 lutego 1920 roku, po latach zaborów Polska odzyskała dostęp do morza. 147 km linii brzegowej od ujścia Piaśnicy po ujście potoku Swelina między Sopotem a Kolibkami, w tym Puck i cały Półwysep Helski. Było to wydarzenie niezwykłej wagi. Spotykamy się dzisiaj w Pucku właśnie po to, by raz jeszcze uświadomić sobie jego znaczenie, uczcić je i przypomnieć Polakom, że to tu właśnie, w Pucku,
odrodziła się Polska morska. Dzisiejszą uroczystość objął honorowym patronatem prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W imieniu całej społeczności Pucka pragnę bardzo serdecznie przywitać zacnych gości przybyłych do naszego miasta z okazji 95. rocznicy zaślubin Polski z morzem.